dobry, witam serdecznie publicznie w studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Jak zwykle, proszę Państwa, trzy tematy. Legiony polskie 914-918, geografia Australii i Oceanii i trzeci temat Marek Łasko, jego życie i twórczość. Proszę Państwa, jak zwykle goszczę w studio trzy pary zawodników, 10 ekspertów, wspaniałą oczywiście publiczność, ale tylko jednego, jedynego pana mecenasa, pana Janusza Mikę. Ponieważ wszystkie pytania zgodnie z regulaminem zostały zdeponowane u pana mecenasa, tudzież wszystkie nagrody i wszystkie odpowiedzi, przeto proszę teraz pana mecenasa o pytania z pierwszego tematu. Państwa stałym przewodniczącym jury jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan doktor Michał Klimecki. Drugim ekspertem jest pan profesor Tadeusz Panecki. I trzecim ekspertem jest pan doktor Stanisław Jaczyński. Proszę Państwa, za chwilę zostanie rozegrany drugi pojedynek pomiędzy panami Mariuszem Zenowiczem a panem Wojciechem Miklaszewskim. Pan Zenowicz mieszka w Przemyślu i z wykształcenia jest pan ekonomistą, tak? A pan Miklaszewski przyjechał skąd? Ja przyjechałem z Bydgoszczy, z wykształcenia jestem prawnikiem, wykonuję zawód radcy prawnego. Dziękuję bardzo, proszę założyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek i jak panowie już wiedzą, jest 20 sekund na każdą odpowiedź. Słychać mnie? Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. Komu w dniu 9 sierpnia roku 1914 Józef Piłsudski powierzył stanowisko dowódcy pierwszej kompanii kadrowej? Pan Mariusz. Kazimierzowi Herwinowi Piątkowi. Wyśmienicie. I pan Wojciech. Kazimierz Herwin Piątek. Dziękuję bardzo. W bitwie pod Łowczówkiem, stoczonej przez pierwszą brygadę pod koniec grudnia roku 1914, strzelcami dowodził Kazimierz Sosnkowski. Co było przyczyną nieobecności Piłsudskiego pod Łowczówkiem? Odpowiada pan Wojciech. Piłsudski wyjechał na rozmowy polityczne do Wiednia. Dziękuję, dobra odpowiedź. I pan Mariusz? Józef Piłsudski wyjechał wtedy do Wiednia, miał spotkanie z przedstawicielami NKN w Wiedniu. Tak, bardzo dobra odpowiedź. W bojach stoczonych w dniu 26 października 1914 roku pod Gieczem i Władysławowem oraz 28 października pod Modlną dzielnie spisywał się oddział legionowej jazdy. Jak brzmiało imię i nazwisko jego dowódcy, panie Mariuszu? Władysław Belina-Prażmowski. Wyśmienicie, pan Wojciech? Władysław Belina-Prażmowski. Dziękuję bardzo. Sierpnia 1914 roku Piłsudski otrzymał za pośrednictwem austriackiego oficera polskiej narodowości ultimatum nakazujące rozwiązanie strzeleckich oddziałów lub wcielenie ich do austriackiego pospolitego ruszenia. Proszę podać nazwisko tego oficera, pan Wojciech. Podpułkownik Jan Nowak. Wyśmienicie, pan Mariusz. Jan Nowak. Dziękuję. Późnym latem roku 1915 do pierwszej brygady Legionów dołączył batalion dowodzony przez Tadeusza Żulińskiego. Kim byli żołnierze tego batalionu, panie Mariuszu? To byli członkowie POW. Dziękuję bardzo, pan Wojciech. Byli to członkowie warszawskiej organizacji POW. Dziękuję, dobra odpowiedź. W maju 15 roku pierwsza brygada Legionów Polskich otrzymała sztandar haftowany złotem. Wykonały go Polki mieszkające w Chicago. Jaka organizacja była fundatorem tego sztandaru, panie Wojtku?
To był Polski Komitet Narodowy z Chicago bodajże. Pan Mariusz? Komitet Obrony Narodowej. Tak, i tak powinna brzmieć pełna odpowiedź, ale decyzja należy do pana doktora Klimeckiego. No z żalem, dużym żalem muszę stwierdzić, iż pan nie podał prawidłowej Czyli odpowiedzi. Panie Wojtku, niestety pierwszy błąd, a ja czytam kolejne pytanie. Latem roku 1917 miało miejsce wydarzenie, które doprowadziło do likwidacji pierwszej i trzeciej Brygady Legionów. Co się wówczas wydarzyło, pan Mariusz? To był tak zwany kryzys przysięgowy. Tak, i to mi wystarczy. Dziękuję bardzo. I pan Wojciech? Był to kryzys przysięgowy. Bardzo dobra. W dniu 6 listopada 1916 roku Józef Piłsudski napisał list do rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W liście tym sprecyzował swoje poglądy związane z przyszłością Legionów i Narodowej Siły Zbrojnej. Proszę podać nazwisko adresata tego listu, pan Wojciech. Był to rektor Brodziński. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Mariusz? Józef Brodziński. Dziękuję. W listopadzie 1916 roku zmarł w szpitalu w Słonimiu jeden z najwybitniejszych oficerów legionowych, Albin Sater Fleszar. Jaka była przyczyna jego śmierci, pan Mariusz? Popełnił samobójstwo. Dobra odpowiedź. I pan Wojciech? To znaczy on miał rozterki duchowe wobec kryzysu, który powstał w oddziałach legionowych. Ale ja pytam o bezpośrednią przyczynę śmierci. Po prostu popadł w depresję. No ale trudno powiedzieć, że depresja była przyczyną śmierci. Popełnił samobójstwo. Popełnił samobójstwo, harakiri, tak. No. Panie profesorze. Sądziłem, że chodzi po prostu o przyczynę, która spowodowała popełnienie tego czynu, natomiast... Jeżeli mogę tu coś dodać, to pan, mówiąc, że popełnił harakiri, czy otworzył sobie brzuch, rzeczywiście podał dokładnie tą przyczynę. Pan to musiał znać, tylko po prostu nie powiedział w czasie. Ale na pewno znał, bo wskazał na charakter tego samobójstwa. Tak, rozumiem, że to jest decyzja merytoryczna, ale jeszcze proszę o formalną. Pana profesora. Ja przestałem się polegać na ekspertach. Popieram zdanie. Bardzo się cieszę. Austriacki rozkaz z 20 września 1916 roku określał m.in. wygląd legionowych sztandarów. Co miało znajdować się na tych sztandarach, panie Wojtku? To znaczy na sztandarze miały być wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej. I? Orzeł Polski. Tak, dziękuję bardzo. I pan Mariusz? Orzeł w koronie i Matka Boska. Dziękuję. Pod koniec 1916 roku legionowe pułki zostały przewiezione z rejonu Baranowicz do Królestwa Polskiego. Który pułk ulokowano w Ostrołęce, pan Mariusz? W Ostrołęce ulokowano pierwszy pułk ułanów. Wyśmienicie, pan Wojciech. W Ostrołęce ulokowano pierwszy pułk ułanów. Dziękuję bardzo. Wiosną 1916 roku stanowisko szefa sztabu Komendy Legionów opuścił nielubiany kapitan Włodzimierz Zagórski. Kto zajął jego miejsce? Proszę podać nazwisko tego oficera, pan Wojciech. Filip Kochański. Dziękuję bardzo. I pan Mariusz. Filip Lubisz-Kochański. Dziękuję, dobra odpowiedź. Na jednym z polowych cmentarzy, które powstały na Wołyniu w roku 1915, legioniści postawili krzyż z napisem: my krew i życie niesiem w dań, tylko ojczyzno z grobu wstań. Proszę podać nazwy miejscowości, w której znajdował się ten cmentarz, pan Mariusz. To było w Wołczecku. Bardzo dobra odpowiedź, pan Wojciech. W Wołczecku. Dziękuję. Podczas walk pod Kostiuchnówką w pierwszych dniach lipca 1916 roku największe straty poniósł 5. Pułk Piechoty. Zginęło wówczas około 30 oficerów oraz 500
podoficerów i szeregowców. Proszę podać nazwiska dwóch dowódców batalionów poległych pod Kostiuchnówką, pan Wojciech. Sław Zwierzyński i Wyrwa Frugalski. Wspaniale. I pan Mariusz? Stanisław Sław Zwierzyński i Tadeusz Wyrwa Frugalski. Wspaniale. Po zaciętych walkach 27 i 28 października 1915 roku legioniści zdobyli dobrze umocnione rosyjskie pozycje. Śmiertelnie ranny został wówczas bratanek członka rządu narodowego z roku 1864, Tadeusz Żuliński. Pod jaką miejscowością miała miejsce ta bitwa? Odpowiada pan Mariusz. Pod Kamieniuchą. Bardzo dobra odpowiedź. Pan Wojciech. Pod Kamieniuchą. Dziękuję bardzo. W roku 1915 powstała dedykowana Piłsudskiemu rota, której autor, oficer trzeciego pułku, pisał: pójdziemy naprzód, nigdy wstecz, za starym hasłem naszym, w krwi pospolitą tworząc rzecz bagnetem i pałaszem. Jak brzmi nazwisko autora tego utworu, pan Wojciech? Religiński. Dziękuję bardzo, pan Mariusz. Józef Religiński. Dziękuję. W 26 grudnia 1916 roku Józef Piłsudski zakończył opracowywanie memoriału. Domagał się w nim podporządkowania Legionu w tymczasowej Radzie Stanu i wykorzystania kadr legionowych przy formowaniu polskiej siły zbrojnej. Jak brzmiało imię i nazwisko niemieckiego generał-gubernatora, który był adresatem tego memoriału? Pan Mariusz. Hans von Besseler. Bardzo dobra odpowiedź. Pan Wojciech. Hans von Besseler. Dziękuję bardzo. Na cmentarzu w Rarańczy w dniu 15 czerwca 1915 roku odbył się pogrzeb ułanów, którzy polegli pod Rokitną. Gdzie dzisiaj, po ekshumacji, spoczywają prochy ułanów, pan Wojciech? W Krakowie. Wystarczy taka odpowiedź? Na cmentarzu rakowickim. Tak. Dziękuję bardzo, pan Mariusz. W Krakowie na cmentarzu rakowickim. Bardzo dobra odpowiedź. Proszę panów, 19 pytanie drugiego pojedynku. Latem 1916 roku w Czeremosznie nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 3. Brygady. Kto wówczas objął komendę nad 3. Brygadą, pan Mariusz? Stanisław Szeptycki. Wspaniale, pan Miklaszewski. Stanisław Szeptycki. Dziękuję. Ostatnie, 20 pytanie. Rozkaz Komendy Legionów z 29 września 1916 roku ustalił nowy kształt organizacyjny brygad. Kto otrzymał komendę nad 1. brygadą? Proszę podać nazwisko. Pan Wojciech. Janusz Ajtis. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Mariusz. Marian Żegota, Janusz Ajtis. Wspaniale, dziękuję. Proszę panów, bardzo się cieszę, serdecznie gratuluję. Drugi etap przed panami, 2500. Pytania będą te same, w związku z czym pan Wojciech na chwilę z Magdą opuszczą studio, a na pytania ekspertów odpowiadać będzie pan Mariusz. Panie Mariuszu, 30 sekund jest na każdą odpowiedź. Musi paść 7 dobrych odpowiedzi, 2 mogą być po prostu złe. Jeśli ma pan jakiekolwiek wątpliwości, to proszę poprosić eksperta o powtórzenie pytania. Pierwsze pytanie jest pana doktora Klimeckiego. W 1915 roku legiony polskie były wyposażone w bardzo dobrą, ciężką, austriacką broń maszynową. Proszę podać nazwę tego austriackiego karabinu maszynowego. To były CKM Schwarzlose. Dziękuję. Proszę pana, w pierwszej połowie 1916 roku legiony walczyły na Wołyniu. Dużą rolę w kształtowaniu postaw żołnierzy i w konstruowaniu planów na przyszłość odgrywała wówczas instytucja, w skład której wchodzili wyżsi oficerowie legionowi. Czy może pan podać jej nazwę, tej instytucji? Przepraszam, to znaczy w 16 roku, tak? Rada Pułkowników. Tak, dokładnie. Proszę pana, 12 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski na czele 400 strzelców wkroczył do Kielc. Dosiadał wówczas słynnej kasztanki. Proszę powiedzieć, kto sprezentował Piłsudskiemu ten klacz? Eustach Romer. Tak, bardzo dobrze.
Rozkaz Naczelnej Komendy Austriackiej z 27 sierpnia 1914 roku ustalił organizacyjny kształt Legionów Polskich. Proszę powiedzieć, z ilu Legionów się miała składać ta formacja i jaką nazwę nosiła każda z tych części na przełomie sierpnia i września 1914 roku? To znaczy, miały być dwa legiony. Legion Wschodni i Legion Zachodni, inaczej Legion Pierwszy, to był Zachodni, Legion Drugi, Legion Wschodni i... I dziękuję panu bardzo. Latem 15 roku zakończono podstawowe prace związane z formowaniem 6 pułku Legionów. Jego dowództwo objął Polak, który przybył ze Stanów Zjednoczonych. Może pan podać jego nazwisko? Witold Ściborylski. Dokładnie. Proszę pana, austriackie władze wojskowe zarządziły, że oficerowie Legionów będą nosić na mundurach jako oznaczenia stopni kościane rozetki. W odpowiedzi Piłsudski wprowadził własne oznaki stopni, zgodne z polskimi tradycjami wojskowymi. Proszę powiedzieć, jak wyglądały oznaczenia stopni wojskowych, które wprowadził Józef Piłsudski? To znaczy, wprowadził dla podoficerów czerwone paski, dla oficerów młodszych czerwone wężyki i srebrne gwiazdki, a stopnie dla oficerów starszych zostały później ustalone i to były trzy paski takiego wężyka, wężyka i trzy gwiazdki już złote tym razem. Tak, dziękuję. To znaczy dla pułkownika. I teraz trochę dłuższe pytanie. Do Legionów Polskich, będących formacją ochotniczą, wstępowało bardzo wielu malarzy, pisarzy, poetów, animatorów życia społecznego, politycznego i sportowego na ówczesnych ziemiach polskich. Ja się chciałem pana zapytać o nazwisko jednego z nich. Urodził się on w 1867 roku pod Kamieńcem Podolskim. Ukończył jedną z rosyjskich szkół morskich, a potem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. W swoim życiu był oficerem marynarki handlowej, ale później również taternikiem, pisarzem, poetą, przyjacielem młodzieży. Wstąpił do Związków Strzeleckich. W 1914 roku wyruszył na front razem z Zakopiańską Kompanią Strzelecką. W swojej karierze między innymi był oficerem Beliny Prażmowskiego, dowodził kompanią narciarską. W 1917 roku pierwszym pułkiem ułanów. Proszę podać jego nazwisko. To był Mariusz Zaruski. Dziękuję bardzo. Podczas walk toczonych w październiku 1914 roku został ciężko ranny Józef Piłsudski. Czy może pan podać miejscowość, pod którą został kontuzjowany komendant? To było pod Laskami. Dziękuję. Bardzo dobrze. Proszę pana, w 1914 roku strzelcy Piłsudskiego otrzymali stare jednostrzałowe karabiny systemu Wernla. Proszę powiedzieć, jaką inną, równie przestarzałą broń legioniści nazywali Wernlami na kółkach? To były z kolei armaty wzór 1875, kaliber 7 cm. Bardzo dobrze. Gratuluję, pięknie pan odpowiadał. Teraz ma pan małą przerwę. Na te same pytania będzie odpowiadał pan Wojtek. Panie Wojtku, pana przeciwnik, a właściwie już nie przeciwnik, bo obaj panowie zdobyli prawo do dalszej gry, ma już na swoim koncie 2,5 tysiąca. Cieszę się bardzo. Pierwsze pytanie z pana doktora Klimeckiego. W 1915 roku Legiony Polskie otrzymały bardzo dobre, austriackie, ciężkie karabiny maszynowe. Proszę podać nazwę tych karabinów. To były karabiny Schwarzlose, 8 mm. W pierwszej połowie 1916 roku Legiony biły się na Wołyniu. Dużą rolę wtedy w kształtowaniu postaw żołnierzy i w konstruowaniu planów na przyszłość odgrywała instytucja, w skład której wchodzili wyżsi dowódcy Legionowi. Proszę podać nazwę tej instytucji. Rada Pułkowników. Tak, dziękuję. Proszę pana, 12 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski na czele 400 strzelców wkroczył do Kielc. Dosiadał wówczas słynną kasztankę.
Proszę powiedzieć, kto sprezentował Piłsudskiemu ten klacz? Eustachy Romer. Tak, dziękuję. Rozkaz austriackiej naczelnej komendy 27 sierpnia 1914 roku ustalał strukturę organizacyjną Legionów Polskich. Z ilu legionów miała się składać ta formacja? Oraz proszę podać nazwę, jaką te części Legionów Polskich nosiły na przełomie sierpnia i września 1914 roku. To były dwa legiony, Legion Wschodni i Legion Zachodni. Dziękuję bardzo. Latem 1915 roku zakończono podstawowe prace związane z formowaniem 6. Pułku Legionów. Jego dowództwo objął Polak, który przybył ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czy może pan podać jego nazwisko? Witold Ścibor-Rylski. Dziękuję bardzo. Proszę pana, austriackie władze wojskowe zarządziły, że oficerowie Legionów będą nosić na mundurach jako oznaczenia stopni tak zwane kościane rozetki. W odpowiedzi Piłsudski wprowadził własne oznaki stopni, zgodne z polskimi tradycjami wojskowymi. Proszę powiedzieć, jak wyglądały oznaczenia stopni wojskowych w pierwszej brygadzie? To były czerwone wężyki i gwiazdki. Tak, dziękuję. Chciałem się pana zapytać o nazwisko jednego z wybitniejszych oficerów legionowych. Urodził się on na Podolu w 1867 roku. Ukończył jedną z rosyjskich szkół marynarki handlowej i pływał jako kapitan tejże marynarki handlowej. Następnie wyjechał do Galicji, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Był malarzem, pisarzem, poetą, taternikiem, animatorem życia sportowego. W 1914 roku wyruszył na front razem ze strzelcami Piłsudskiego, między innymi służył w jeździe Byliny Prażmowskiego, dowodził kompanią narciarską, a w 1917 roku objął komendę 1. Pułku Ułanów. Jak brzmi nazwisko tego oficera? Mariusz Zarowski oczywiście. Dziękuję. Podczas walk toczonych w październiku 1914 roku został ciężko ranny Józef Piłsudski. Czy zechciałby pan podać nazwę miejscowości, pod którą został kontuzjowany? To znaczy, uderzyła go kula szrapnelowa w bitwie pod Laskami. Tak, dziękuję. W 1914 roku strzelcy Józefa Piłsudskiego otrzymali stare jednostrzałowe karabiny systemu Wendla. Proszę powiedzieć, jaką inną, równie przestarzałą broń legioniści nazywali Wendlami na kółkach? To były działa, którymi posługiwała się artyleria legionowa. No ale jeżeli można, to bym prosił pana bardziej konkretnie. Jakie to były działa? To były działa juczne, przewożone w wiukach. Działa górskie, o, kalibru właśnie, 7 cm. Brawo. Konta panów są równe, na obu jest po 2,5 tysiąca i bardzo bym chciała, żeby tak już było do końca występów panów. I teraz przed panami 5 tysięcy. Proszę się zdecydować, które zestawy. Mogą panowie wybrać te same. Zestawy tak czy tak jeden z panów opuści studia. Pierwszy, panie Mariuszu. Pierwszy zestaw. A pan Wojciech? Również. Również pierwszy. Dobrze. To panie Wojtku, już może pan wziąć z koła kopertę z napisem 5 tysięcy. To jest drugi zestaw. Pan wybrał pierwszy. Dwie minuty na pełną odpowiedź. Czytam panu pierwsze pytanie. W dniu 13 czerwca 1915 roku szwadron ułanów II Brygady szarżował pod Rokitną na rosyjskie okopy. Użycie jazdy do walki w nietypowym dla niej terenie spowodowało wielkie straty. Historycy porównują tę akcję do szarży przeprowadzonej przez szwoleżerów w roku 1808 w hiszpańskim wąwozie Somosiera. Proszę podać nazwisko dowódcy ułanów II Brygady, który poległ w dniu 13 czerwca pod Rokitną, prowadząc swoich żołnierzy
do walki. Tak brzmi pierwsze pytanie i czytam panu drugie pytanie. W końcu listopada 1916 roku Legiony Polskie zostały przeniesione z frontu na centralne ziemie polskie. W jakim mieście znalazł się garnizon 3. Pułku Piechoty? Mierzymy czas, 2 minuty. Pierwsze pytanie Dunin-Wąsowicz, drugie pytanie Warszawa. Wspaniale. Panie Wojtku, właśnie moja prośba, żeby był pan tak miły i włożył te pytania z powrotem do koperty, a sobie wziął pytania za 10 tysięcy. Też tam są 2 pytania, tylko tym razem ma pan na odpowiedź 2,5 minuty. Do najbardziej lubianych i szanowanych oficerów pierwszej brygady należał lekarz, o którym Juliusz Kaden-Bandrowski napisał, że chętnie gra na gitarze, śpiewa rzewnie, dziwnym i wielce sanitarnym barytonem. Po latach został on znanym politykiem II Rzeczypospolitej. Proszę podać jego imię i nazwisko. I pytanie drugie. Jesienią roku 1914 we wschodnich Karpatach stanął krzyż, na którym wyryto następujące słowa. Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż. Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż. Przechodząc góry, lasy i wały, dla ciebie Polsko i dla twej chwały. Ich autorem był żołnierz 3. Pułku w cywilu krakowski rzeźnik. Proszę podać jego nazwisko. Mierzymy czas, 2,5 minuty. Pytanie drugie, Adam Szania. Tak. Pytanie pierwsze, Felicjan Sławoj Składkowski. Wspaniale. Wspaniale. Panie Mariuszu, teraz... Panie Wojtku, teraz pan odpoczywa, a na te same pytania odpowiada pan Mariusz. Już podjeżdża. Tak. Przypominam, że ma pan 2 minuty na pełną odpowiedź. Mogę czytać, panie Mariuszu? Tak, proszę bardzo. W dniu 13 czerwca 1915 roku szwadron ułanów II Brygady szarżował pod Rokitną na rosyjskie okopy. Użycie jazdy do walki w nietypowym dla niej terenie spowodowało wielkie straty. Historycy porównują tę akcję do szarży przeprowadzonej przez szwoleżerów w roku 1808 w hiszpańskim wąwozie z Somosiera. Proszę podać nazwisko dowódcy ułanów II Brygady, który poległ w dniu 13 czerwca pod Rokitną, prowadząc swoich żołnierzy do walki. I czytam panu pytanie drugie. W końcu listopada 1916 roku Legiony Polskie zostały przeniesione z frontu na centralne ziemie polskie. W jakim mieście znalazł się garnizon 3. Pułku Piechoty? Mierzymy czas, 2 minuty. Więc pytanie pierwsze to był rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz. Tak. I pytanie drugie, garnizon był w Warszawie. Wspaniale. Tym razem ma pan na pełną odpowiedź 2,5 minuty. Do najbardziej lubianych i szanowanych oficerów pierwszej brygady należał lekarz, o którym Juliusz Kaden-Bandrowski napisał, że chętnie gra na gitarze, śpiewa rzewnie, dziwnym i wielce sanitarnym barytonem. Po latach został on znanym politykiem II Rzeczypospolitej. Proszę podać jego imię i nazwisko. I pytanie drugie. Jesienią roku 1914 we wschodnich Karpatach stanął krzyż, na którym wyryto następujące słowa. Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż. Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż. Przechodząc góry, lasy i wały, dla ciebie Polsko i dla twej chwały. Ich autorem był żołnierz 3. Pułku w cywilu krakowski rzeźnik. Proszę podać jego nazwisko. Mierzymy czas, 2,5 minuty. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to był Felicjan Sławoj Składkowski. Tak. I pytanie drugie to był Adam Szania. Wspaniale. I w ten to bardzo szybki sposób dobrnęliśmy do wielkiego finału. Z obowiązku pytam obu panów po kolei. Najpierw pan Mariusz, czy w ogóle ma pan ochotę grać? Tak. Tak? Tak, tak. A pan, panie Wojtku? No ja nie mam wyjścia, muszę też razem z kolegą. Ale chce pan, to nie jest tylko sprawa wyjścia. Oczywiście, umówiliśmy się, że gramy do końca. Do końca, tak było ustalone już przed programem. Tak było ustalone. No i teraz czekam w takim razie na panów decyzję. Pytań jest 10. Które numery panowie wybierają? I zaznaczam, że mogą wybrać ten sam numer. Pierwszy zestaw.
Pierwsze pytanie, tak? Bo to już jest tam pytanie, po jednym pytaniu. Pierwsze pytanie. A pan Wojciech? Też pierwszy. Też pierwszy. Panie Wojtku, ale niestety musi pan opuścić studio. A pan, panie Mariuszu, może już sobie wziąć z koła pytanie. Proszę jeszcze nie otwierać. Muszę najpierw usłyszeć, że za panem Wojtkiem się drzwi zamknęły. Tak, chyba już tak. Proszę już otworzyć i czytam panu pytanie za 20 tysięcy złotych. W dniu 22 czerwca roku 1915 w Cieszynie uroczyście wręczono Piłsudskiemu odznaczenie przyznane przez generała, przez cesarza Franciszka Józefa I. Proszę podać nazwę tego odznaczenia. Mierzymy czas, 2 minuty. To był order korony żelaznej 3. klasy. Wspaniale, brawo! Wojtku, słyszał pan fanfary, a więc pan Mariusz już jest naszym laureatem. Proszę sobie wziąć z koła kopertę z pytaniem numer 1. Na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. Mogę czytać? Tak, proszę. W dniu 22 czerwca 1915 roku w Cieszynie uroczyście wręczono Piłsudskiemu odznaczenie przyznane przez cesarza Franciszka Józefa I. Proszę podać nazwę tego odznaczenia. Mierzymy czas, 2 minuty. Order żelaznej korony. Wspaniale! Serdecznie gratuluję. Proszę stanąć tak do kamery, obaj panowie. Jesteście bohaterami dzisiejszego programu, żeby panów było dobrze widać. Jesteście wspaniałymi żołnierzami. Była to wspaniała szarża ułańska. Co prawda na szczęście nie na okopy. No, przeciwnik był trudny, bo chyba pytania były trudne, prawda? No, zaskakujące niektóre. Zaskakujące. Przede wszystkim, bo to jest kwestia sformułowania tych pytań też. Przecież były bardzo jasne i bardzo precyzyjnie sformułowane. Nie, to nie chodzi o to, że były zagmatwane, tylko po prostu trzeba było się zastanowić. No i słusznie, i słusznie. Mimo tego, co tam było widać, to trzeba było. Panie Wojtku, pan też uważał, że wymagały aż takiej dużej pracy myślowej i wybiórczego działania? Tak. Z tej masy wiadomości? Tak. To duży temat. Wbrew pozorom, jakby się mogło wydawać, ale materiału jest jednak. Nie ma tego materiału skomasowanego, więc sporo różnych rzeczy. To tym większa chwała dla obu panów, że ten ogromny materiał tak ładnieście opanowali. Czy panowie jakoś zaprzyjaźnili się w tej przerwie między jednym programem a drugim, czy jakoś wymieniali swoje? Myśmy się zaprzyjaźnili po eliminacjach i współpraca na telefon i przez pocztę trwała przez cały czas. Czyli za darmo sprzedawali panowie sobie nawzajem wiadomości, tak? Dokładnie tak. Książki, literaturę wymienialiśmy. Ostatnio naprawdę literatura była wcześniej wydawana i trzeba było tego trochę poszukać. Były problemy z książkami. Tak, z dotarciem nawet w bibliotekach. Czyli dzisiejszy program zaowocował chwałą, nagrodą i nową przyjaźnią, tak? Na pewno. Same pozytywy. Bardzo się cieszę. A lubią obaj panowie wyrazy uznania? Miły to jest posmak zwycięstwa, posmak sukcesu. To znaczy, nie zaznałam, więc jest dlatego to trochę pytam. Peszące, ale bardzo sympatyczne. Bardzo sympatyczne. Ponieważ panowie to lubią, to publiczność proszę o gorące brawa. Dziękuję publiczności, a pana mecenasa proszę o 2 nagrody. To jest najmilszy dla mnie widok, właśnie jak w obu rękach mam są dla każdego koperty z panów, tak, naszą nagrodę, 20 tysięcy złotych. Niech panowie pozwolą, uczynię to jednocześnie, dobrze? Gratuluję. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejny temat to geografia Australii i Oceanii. Pana mecenasa Janusza Mikę proszę o pytanie.
głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan dr Stefan Kałuski. Drugim ekspertem jest pan profesor Andrzej Bonasewicz. I trzecim ekspertem jest pan dr Andrzej Gocławski. A grę rozpoczynają pan Adam Rajczyk i pan Sebastian Rom. Może pan Rajczyk pierwszy się przedstawi, jaki jest pana zawód, wykształcenie? Przyjechałem z Bielawy, jestem rencistą wojskowym. A można wiedzieć, gdzie Bielawa, w jakim województwie? Województwo wałbrzyskie, u podnóży Gór Sowich. Dziękuję bardzo. I o to samo pana Sebastiana poproszę. Przyjechałem z Zabrza, z zawodu jestem prawnikiem i w tym zawodzie pracuję. Bo jak był pan na eliminacjach w 1994 roku, to był pan jeszcze studentem. Dokładnie. O ile dobrze pamiętam, był to Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dziękuję bardzo. Proszę nałożyć słuchawki. Pojedynek się toczyć będzie oczywiście na tych samych zasadach, jak przed chwilą panowie obserwowali. Obaj panowie mnie słyszą? Tak. A więc zaczynamy. Czytam pierwsze pytanie. Proszę podać nazwę, którą określa się łącznie Melanezję, Mikronezję, Polinezję i Nową Zelandię, odpowiada pan Adam. Oceania. Bardzo dobra odpowiedź i pan Sebastian. Oceania. Dziękuję. Pomiędzy archipelagiem Bismarka a wyspami Salomona znajduje się niewielki archipelag, którego nazwa wywodzi się od barwy roślinności porastającej te wyspy. Jak brzmi nazwa tego archipelagu, pan Sebastian? Archipelag zielony. Proszę? Archipelag zielony. Tak, dobra odpowiedź. I pan Adam? Wyspy zielone. Dziękuję. Turystyczną atrakcją australijskiego terytorium północnego jest góra o wysokości względnej 335 metrów. Powstała ona przez denudacyjne zniszczenie otaczających ją niegdyś mas skalnych. Jest to święta góra aborygenów. Proszę podać nazwę tego wzniesienia, pan Rajczyk. No tutaj spotkałem się z określeniem góra Olgi i Ayers Rock, że te dwie góry są uznawane za góry tak, święta. Dobra odpowiedź, dziękuję bardzo, pan Sebastian. Jest to Ayers Rock w języku aborygenów Uluru. Dziękuję. Przez blisko 160 lat Hiszpanie utrzymywali w tajemnicy odkrycie cieśniny Torresa. Jakie terytoria lądowe oddziela ta cieśnina, panie Sebastianie? Nową Gwineę i Australia, konkretnie Półwysep York. Wspaniała odpowiedź i pan Adam. Nowa Gwinea i Australia. Dziękuję. A teraz proszę powiedzieć, jak nazywają się australijskie góry, w których wznosi się szczyt o wysokości 1910 metrów nad poziom morza, o swojsko brzmiącej nazwie Bimber. Pan Adam. Alpy australijskie. Bardzo dobra odpowiedź i pan Sebastian. Są to Alpy australijskie w wielkich górach wododziałowych. Dziękuję. Jeden z australijskich półwyspów ma tę samą nazwę, co jego północny przylądek. Jak brzmi ta nazwa, panie Sebastianie? Półwysep York. Wspaniale, pan York. Adam. Dziękuję. Cieśnina pomiędzy Nową Brytanią a Nową Irlandią ma identyczną nazwę jak cieśnina, która oddziela Irlandię od Wielkiej Brytanii. Proszę podać nazwę tej cieśniny, pan Adam. Kanał Świętego Jerzego. Wspaniale, pan Sebastian. Kanał Świętego Jerzego. Dziękuję bardzo. Jako umowną granicę pomiędzy Azją a Australią i Oceanią przyjmuje się granicę państwową pomiędzy indonezyjską częścią wyspy Nowa Gwinea a Papuą Nowogwineą. Granicę tę poprowadzono wzdłuż południka z odstępstwem w miejscu, gdzie płynie duża rzeka graniczna. Jak brzmi nazwa tej rzeki, pan Sebastian? Jest to rzeka Fly. Bardzo dobra odpowiedź, pan Adam. Fly i... Tak, wystarczy mi, dziękuję. Terytorium Australii można podzielić na zlewisko Oceanu Indyjskiego, zlewisko Pacyfiku i obszary bezodpływowe. Proszę wymienić te trzy obszary w kolejności od największego do najmniejszego. Pan Adam.
obszar bezodpływowy 60%, indyjski 30% i Pacyfik 10%. Dziękuję wspaniale, bardzo dokładnie. I pan Sebastian? Pierwszy jest to obszary bezodpływowe 60%, drugi jest to zlewisko oceanoindyjskiego, jest to 31% i ocean spokojny 9%. Wspaniale. Teraz proszę powiedzieć, jak brzmi nazwa państwa, do którego należy Wielka Wyspa Piaszczysta, pan Sebastian. Związek Australijski. Bardzo dobra odpowiedź. Australia. Pan. Dziękuję. Tę wulkaniczną wyspę położoną między Nową Zelandią a Nową Kaledonią odkrył James Cook i nadał jej nazwę hrabstwa z wschodniej Anglii. Głównym miastem wyspy jest Kingston. Jak brzmi nazwa tej wyspy, panie Adamie? Norfolk. Bardzo dobra odpowiedź. Norfolk. Dziękuję. Mango to drzewo rodzące soczyste owoce, a także nazwa jednej z wysp Oceanii. Do którego państwa należy ta wyspa, pan Sebastian? Mango. Będę musiał strzelać. Oby dobrze. Kiribati. Niestety nie, pan Adam. Fidżi. Też nie. Do Tonga. Ani Kiribati, ani Fidżi. W grupie Lau. Czyli mają panowie po jednym błędzie. Czytam następne pytanie. Odkrywcy Wysp Salomona nadali wyspom taką właśnie nazwę, bowiem sądzili, że znajdują się tu legendarne skarby króla Salomona. Głównym bogactwem tych wysp okazały się tereny leśne z cennymi gatunkami drzew. Proszę wymienić nazwę przynajmniej jednego z drzew tych wysp, którego drewno cenione jest na rynkach światowych, pan Adam. Drzewo sandałowe, tekowe. Dziękuję, dobra odpowiedź, pan Sebastian. Pandanowiec. Jak pan powiedział? Pandanowiec. Oddaję głos panu doktorowi. Hebanowy albo sandałowy. Panie Sebastianie, ale nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, to jest drugi głos. Jest mi bardzo przykro, publiczności też słyszał pan takie westchnienie. Tak. Było to 13 pytanie, chociaż ja nie wierzę w feralną 13. Nie ma znaczenia. Dla pana była szczęśliwa. Zawsze pani, jest 13. Panie Adamie, serdecznie gratuluję. Drugi etap przed panem. Może pan wygrać 2,5 tysiąca. I przypominam, że ma pan na każdą odpowiedź do dyspozycji 30 sekund. Pierwsze pytanie jest pana doktora Kałuskiego. Jedna z większych miejscowości słabo zaludnionego australijskiego półwyspu York ma taką samą nazwę jak imię kobiety. Laura. Dziękuję, dobra. Proszę bardzo. Pana, chciałem zapytać, jak się nazywa największe miasto położone nad okresową rzeką Diamantina? To jest właściwie jedno. Cloncurry. Słucham? Cloncurry. Nie. Bearsville. Panie Adamie, pierwszy dozwolony błąd i pan doktor Gocłowski. W tym największym osiedlu środkowej części Australii kończą się tory linii kolejowej, rozpoczynającej swój bieg w nadmorskim mieście Port Augusta. Leży ono na południe od przebiegającego równoleżnikowo pasma Starych Gór, którego najwyższą wysokością jest 1524 metry nad poziom morza. O jakie miasto tu chodzi? W Australii Południowej, tak? W środkowej części Australii. Można jeszcze o powtórzenie? Powtarzam. W tym największym osiedlu środkowej części Australii kończą się tory linii kolejowej, rozpoczynającej swój bieg w nadmorskim mieście Port Augusta. Leży ono na południe od przebiegającego równoleżnikowo pasma Starych Gór, którego maksymalna wysokość sięga 1524 metry. O jakie osiedle chodzi? Alice Springs. Tak jest.
Wyspa Tahiti ma charakterystyczny kształt, tak jak gdyby składała się z dwóch wysp połączonych przesmykiem. Te dwie części mają różne nazwy. Czy może pan mi przypomnieć? No, chodzi o tahitańskie, spotkałem Tahiti Nui, Tahiti Iti. A po polsku? Duża i mała. Duża i mała, dziękuję. Chciałem zapytać pana, jaka jest przynależność polityczna wyspy Chesterfield? Należy do terytorium zamorskiego Francji, Nowa Kaledonia. Tak jest. Przez pewien czas Tasmania nosiła nazwę ziemi Van Diemen'a na cześć holenderskiego gubernatora Batavii. Także obecnie jest w Australii pewna ilość obiektów geograficznych o tej nazwie. Czy mógłby pan wymienić przynajmniej jeden taki obiekt? Van Zatoka Van Diemen u tak północnych jest. Wybrzeży terytorium tak północnego. Tak. Jeżeli przyjrzymy się mapie Australii i Oceanii, dodam dokładnie, przyjrzymy się, to znajdziemy tam nazwę, zatokę o nazwie miłej mojemu sercu, bo Zatoka Geografa. Proszę powiedzieć, gdzie znajduje się ta zatoka? U zachodnich wybrzeży Australii, Australii Zachodniej. Tak, dobra odpowiedź, dziękuję. Luizjady to grupa wysp wulkanicznych i raf koralowych. Proszę powiedzieć, jaka jest ich przynależność? Do Papua Nowa Gwinea. Tak jest. Cieśnina Bassa oddziela Tasmanię od Australii. Leży tutaj szereg archipelagów w tej cieśninie. Między innymi wyspy Furneaux. Na największą z wysp tego archipelagu w XIX wieku przesiedlono ostatnich tasmańskich aborygenów. Proszę powiedzieć, jak nazywa się ta wyspa? Flindersa. Tak jest. Wygrał pan 2,5 tysiąca złotych i w tym czasie, gdy pan tak pięknie odpowiadał na pytania ekspertów, ja otrzymałam sygnały, że czas przeznaczony na wielką grę dobiegł już końca, czyli jestem zmuszona panu grę przerwać. No i w innym terminie rozpocznie pan swój występ, już wtedy od pytań za 5 tysięcy. Dziękuję panu bardzo i żegnamy pana brawami. W następnym programie przedstawię państwu zawodników, którzy oczywiście walczyć będą o naszą główną nagrodę, czyli o 20 tysięcy złotych, z takich tematów jak wojny polsko-tureckie w XVII wieku, sztuka młodej Polski, a także zostanie rozegrany drugi pojedynek z tematu muzyka rockowa lat 80. i 90. A teraz serdecznie dziękuję publiczności studiu, państwu dziękuję za chwilę spędzone z nami. Wszystkim życzę miłego sobotniego wieczoru i zapraszam serdecznie na następne wydanie Wielkiej Gry, a zatem do zobaczenia za 2 tygodnie.